Kochani, zbliżają się, a właściwie już przyszły, kolejne święta Bożego Narodzenia. Chciałbym ze Starego Drohiczyna nad Bugiem złożyć Wam najlepsze życzenia świąteczne. Otaczają nas różne rzeczywistości. Jedne napawają nas trwogą, tak jak wojna na Ukrainie. Inne z kolei są pełne nadziei, radości, optymizmu. Chciałbym nawiązać do tego, że przeżywaliśmy w ostatnich miesiącach synod biskupów, szczególnie tę fazę diecezjalną. Odbywały się spotkania synodalne w różnych parafiach, w różnych wspólnotach. I podkreślaliśmy cały czas, że Kościół w ogóle ma naturę synodalną. Czyli trwa w dialogu. Ludzie słuchają siebie nawzajem i otwierają się na głos Pana Boga, na głos Ducha Świętego. Idą razem w tym samym kierunku. I tak mi się wydaje, że zasługuje na podkreślenie to, że to właśnie w Betlejem, kiedy Syn Boży stał się człowiekiem, Bóg nawiązał w taki najbardziej realny sposób dialog z ludźmi. Przemówił ludzkim głosem, ukazał się jako człowiek i możemy powiedzieć, towarzyszy nam w drodze. Cały czas, słuchając, co nam w duszy gra, ale także, co nam w duszy jęczy, bo w różnych jesteśmy nastrojach i różne mamy przeżycia. Bóg zawsze nas słucha. Chciałby też, żebyśmy my Jego słuchali, żebyśmy byli otwarci na Jego miłość, na Jego prawdę. Tego właśnie chciałbym Wam, kochani, życzyć, by te święta Bożego Narodzenia były takim naszym szerokim otwarciem się na miłość Pana Boga, przychodzącą w narodzinach Syna Bożego, Pana Jezusa. I byśmy natchnieni, dotknięci tą Bożą miłością, byli też otwarci i dobrzy dla siebie nawzajem. My we wspólnocie uczniów Chrystusa, a także wrażliwi na potrzeby ludzi wszystkich, niezależnie od ich wiary, od ich wyznania, ale jeśli przeżywają trudności, jeśli marzną, jeśli się boją, tak jak biedni mieszkańcy Ukrainy bombardowani, no to nie możemy zamykać swego serca. Także mamy mieć otwarte serca na tych ludzi, którzy są bardzo blisko nas, a którzy być może nie otrzymują tego z naszej strony, co powinni otrzymać. Niech Boża Dziecina, pełna pokoju, pełna miłości, dotknie naszych serc i pomoże nam jakby wznieść się na wyżyny tego właściwego poziomu życia chrześcijańskiego, pełnego miłości, zrozumienia, wrażliwości. Wszystkiego, co najlepsze na święta Bożego Narodzenia. Szczęść Boże!